Dziękujemy bardzo. Po 12 biegach, tylko dodajmy, w playoffach. W sezonie zasadniczym jest 8. To jest tylko ta kwestia regulaminowa. Bieg czwarty, to wracając do sportowego aspektu tej rywalizacji, bo rzeczywiście było na co popatrzeć. 3 rekordy toru już zostały ustanowione. W biegu czwartym między innymi Maksym Drabik. I po raz kolejny Maksym puszcza sprzęgło i już jest z przodu. Obrał sobie odpowiednią dla siebie ścieżkę, dosyć blisko krawężnika, aczkolwiek już widać na wejściu w drugi wiraż postanowił pojechać troszeczkę szerzej. Starał się to wykorzystać Janusz Kołodziej. Tutaj przez moment przesunął się przez młodzieżowca wrocławian, ale widać, jak piekielnie szybki jest Maksym. Odkręcił manetkę do końca i jechał spokojnie po drugie swoje 3 punkty w tym spotkaniu. Także Max widać, że jest przygotowany do zawodów bardzo dobrze i na pewno cieszy się z tego powodu trener Piotr Wagon, bo mając zawodnika młodzieżowego, który wygrywa wyścigi, zawsze można uzupełnić lukę na pozycjach seniorskich, jeśli komuś z kolegów nie idzie. No Max na pewno udowadnia, czy też potwierdza przewidywania tak naprawdę nasze przed tym meczem. On króluje i jest zapalacyjnie do tej pory królem tego toru, no zdecydowanie. Częstochowa to jest Max. No tak jak mówiliśmy, wychował się na tym obiekcie i widać też, jak kibicują mu trybuny. Wrzawa jest niesamowita, zwycięstwa cieszą wszystkich niesamowicie.